Chapter 6. Pan Lis. Dodano nowy cel. Zdobądź się na wyznanie. Tylko komu? W sumie najlepszy kontakt mieliśmy z George'em. I to jest prawda. Z George'em sobie siedzieliśmy tam na górze. I tak dalej, gadaliśmy sobie. Była jakaś notka. A wiecie co, ja bym chciał zapisać, bo wy z pewnością to widzicie już jako kolejny odcinek. Ale patrząc, że nam się chapter skończył, myślę, że wcale nie głupim pomysłem będzie, że ja wam to przeciągnę. W sumie były dwa krótkie odcinki, może teraz będzie jeden dłuższy. Więc ja sobie zajmuję i do zobaczenia za chwilę. Okej, już jesteśmy, kochani mili. Moi drodzy. Dobra. Ja jestem oczywiście już chyba po dwóch albo trzech dniach, więc to jest akurat nic nowego w moim wypadku. Ale spokojnie. Pamiętam, co mieliśmy zrobić. Pamiętam. Zabrać się na wyznanie, przepraszam. Musimy się komuś wygadać. Komuś się musimy wygadać. Tylko ja pamiętam, że to jakoś tak dziwnie wylazło wcześniej. Tylko jakaś muzyka sobie gra. Mam nadzieję, że znów nie będzie żadnego strajka na temat treści, które są, no niestety, ale zakazane na YouTubie. Że tak powiem. Znaczy bardziej tu chodzi o to, że no, mają prawa autorskie. Jest to raczej zrozumiałe, ale no niestety. Niestety, tak bywa czasem. To się potem muszę męczyć. Dobra, tu jest ta czerwona notatka. Zbadaj. Chyba uzupełniono zaopatrzenie. Weź notatkę. Droga Angie, zrobiłam trochę zakupów, gdy cię nie było. Kirian powiedział mi, że miałaś coś pilnego do załatwienia w Huntington. Żaden problem. Pewnie niektóre z tych produktów będą dla ciebie dziwne, ale zapewniam, George je uwielbia. Nie mogłam na ciebie poczekać, bo się spieszyłam, ale ufam, że wszystko jest w porządku. George wydaje się szczęśliwy i zaopiekowany, za co jestem wdzięczna. Trzymaj się i do zobaczenia, Sara. Okej. Proszę kalendarz. Piątek, 13 września. Dzisiaj jest 13, piątek, no! Zaraz, piątek 13? O cholera. No właśnie. No właśnie. Dobra, widzę, że nadal to jest, no, niezrobione. Nie wierzę, że to wróciło. I nadal jest zamrożone. Weź. Nie jestem pewna, czy chcę teraz nosić ze sobą kawał zmrożonej jagnięciny. Lepiej weź. Sterta brudnych kubków, talerzy i garnków. Ktoś tu nieźle nabałaganił, jak mnie nie było. Okej, okay, wiecie co? Najbardziej wydaje mi się, że tutaj będzie osobą odpowiednią do tego wszystkiego George. Nie wiem czemu. Trofeum sportowe. Na tej plakietce jest nazwisko George Taylor i rok 1697? Tego ojciec musi być w razie. Wydaje mi się, że nasza koleżanka będzie na dole. Tak mi się wydaje. Otwórz drzwi. Idź na dół. Dostała się, jak myślicie? Chyba jeszcze się nie dostała. Pomimo desperackich wysiłków Jenny nadal zamknięte. Nasza ćpunka widzę, że ona ma problem. Uuu! Angie! Co tam, laska? Robimy imprezę. Dołącz do nas. What? Zbadaj, butelka piwa. Chyba jedyna jeszcze nieotwarta, przepraszam. Cieszę się, że jesteś, pielęgniarko. Dlaczego? Ja chciałem przeprosić za... No wiesz, oskarżyłem cię o śmierć Richarda. Zachowałem się jak dupek. Co? Dupek! Byłem dupkiem. Tak, słyszałam. Chciałam tylko, żebyś to powtórzył.
Myliłem się i przepraszam. Proszę, wybacz mi. Co? Wybacz mi! Wybaczam ci, nie Kirian, nadal jestem na ciebie zła. Dobra, wybaczę mu. W porządku, Kirian. Wybaczam ci. Czasem wszyscy mówimy rzeczy, których nie myślimy. Po prostu naprawdę kochałeś tego konia, prawda? Właściwie to tak, kochałem. To stypa Richarda. Dołącz do nas. Wypijmy ku jego pamięci. Nie wydaje mi się, Kirian. Śmiało, pielęgniarko. Czerwone czy białe? A może wolisz piwo? Nie piję za bardzo. Poza tym muszę mieć czysty umysł. Więc weź sobie butelkę na później. No już, ja stawiam. Za chwilę. Jenny, musimy porozmawiać. Wyłącz to, dobrze, jest za głośno. Jesteś pijana. Ach, zapomnij. Nie będziemy tej dupy zawracać. Niech się bawią. Weźmy sobie tylko butelkę. Nowy przedmiot. Co to jest, piwko? Butelka piwa. Nie poznaję producenta, pewnie jest z lokalnego browaru. Si, senior. Gdzie jest George? Czemu go tu nie ma? Czy George śpi? George nie śpi. George nie śpi. Troszeczkę mnie to niepokoi, bo nie wiem, gdzie on jest. Mówcie, że znów siedzi na dachu. Proszę. Więcej? Nie ma. Nie używaliśmy komputera. Gdzie może być Georgie? Panie Georgie, where are you? Tam się Kirian bawi, jak on się wije, kurde. Ale nie ma przynajmniej muzyki. No dobra, nie ma jak. Myślę, że to nie jest jeszcze czas na gadanie z Jenny. W ogóle, wiecie co? Ja rozumiem, że Jenny, on to jest narkomanka. Ona ma problemy ze sobą. Ale jakoś przestałem jej ufać. Nie wiem dlaczego, po prostu kurczę, to zaufanie jakoś tak odeszło natychmiastowo. Jest nasz koleżka. Podziwia wieczorne niebo, albo po prostu o czymś myśli. Trudno powiedzieć. Zapytaj, czy wszystko w porządku. Wyznaj wszystko George'owi. George nam się zwierzył. Wyznajmy mu wszystko. Jestem tu, by opiekować się George'em, nie na odwrót. To uroczy mężczyzna, ale czy kiedykolwiek zrozumiałby kogoś takiego jak ja? Zapytaj, czy wszystko w porządku. W porządku, George? O, tak, moja droga. A u ciebie? Tak. No ale, no to po co mamy to? Wziął butelkę piwa. To nie zadziała. Ale ja nie chcę Jenny. Nie chcę wyznać Jenny. Po prostu nie czuję, że ona jest odpowiednia do wyznawania czegokolwiek. Nie wiem dlaczego. Mogliście go kurwa pochować. O, Richard, kolego. Nie wróciłeś magicznie do życia. To musiał być tylko dziwny sen. O. Kurczę, i teraz nie wiem. Próbujmy się jeszcze przejść dookoła. Być może coś znajdziemy, bo, no mówię, Jenny nie wydaje się być dla mnie odpowiednia. Może sobie po prostu wypijmy piwko. Nie zadziała. Tu nie możemy wejść i tu nie możemy przejść. No to nie ma innego wyboru, jak tylko pogadać z Jenny. A szkoda, chociaż nie. Jest jeszcze jeden wybór. Czy możemy iść do piwnicy? Jeszcze czeka na nas piwnica. Z jakiegoś powodu jeszcze tu możemy wejść na górę. Ale naprawdę, wolałbym chyba powiedzieć wszystko George'owi. Nie wiem, dlaczego gra mi nie daje tej możliwości. Nie wiem, czy są jakieś wybory tutaj.
Ale naprawdę ja bym mu to powiedział, bo on się nam zwierzył i myślę, że byłoby to takie dosyć adekwatne, bo wiecie, no mamy jakieś tam swoje problemy. I my, i on. No nie wiem. Otwórz drzwi. Zamknięte. Sekretne drzwi do Barnhouse Lane chyba teraz śpią. No dobra, no to nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Jenny się nadal nie udało. Bardzo dobrze. Wejdźmy. Widzę, że nie mamy wyboru. To nie zadziała. To nie zadziała. A może tutaj możemy coś powiedzieć? Killian nie jest raczej kimś, komu chce się wygadać. Jenny też nie. Jenny, musimy porozmawiać. Co? Mów głośniej, dziewczyno, nie słyszę. Musimy porozmawiać. Teraz? Teraz! Ale co z imprezą? No dalej, im się zorientujesz, będziesz z powrotem. Jaka impreza, jesteś tu tylko z Killianem. Dalej, nim się zorientujesz, będziesz z powrotem. Chyba nie, ale... Okej. Masz jakieś papierosy? Chętnie bym teraz zapaliła. Mam. Super. To poczekaj na mnie za stodołą. Wiesz, tam gdzie umarł Robert. Richard. Co? Ten koń nazywał się Richard. A, tak, nieważne. Po prostu poczekaj za stodołą. Zaraz tam przyjdę. O, dlatego właśnie mówię, że Jenny nie jest odpowiednią osobą i wydaje mi się, że Jenny będzie dosyć problematyczna. Takie mam wrażenie. No ja bym mu to powiedział. Ja bym mu to powiedział. Starszy człowiek, on z pewnością dużo wie. Poczekać na Jenny? Tak. Well, no i? What? Co? The cigarette. Papieros? You said I can mówiłeś, have że one. Mogę jednego. Oh, a, tak. Right. Tak mówiłam, did, prawda? Didn't... Proszę. Here. Ach, niebo. Czemu w ogóle rzuciłam? Jenny, chcę ci o czymś powiedzieć. Jestem pewna, czy karmiłam Richarda jak powinnam. Robię sobie czasem krzywdę. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że mam raka? Ej, ale no, ja jestem pewny, że karmiłem Richarda. Jak tylko mogłem, to karmiłem Richarda. Robię sobie czasem krzywdę. Ale ja sobie nie robię krzywdy. Raz próbowałam, znaczy próbowałem, ale to tylko to. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że mam raka? Raka? A, tak. Ale nie mówiłeś, że ci się polepsza? Nie. To nieuleczalny, nieoperowalny rak płuc. Będzie rósł, dopóki mnie nie zabije. Na pewno? Nie wyglądasz mi na umierającą. Zaraz. Co? Oczywiście, że jestem pewna. Tylko dlatego, że z oczu nie leje mi się krew i nie czołgam się po podłodze, to nie znaczy, że nic mi nie jest. Na razie. Nie wierzę ci. Mój tata miał raka i wyglądał jak wujek Fester. No wiesz, z rodziny Adamsów. Dużo wymiotował. Bo pewnie miał chemioterapię.
I'm not doing it. Ja jej nie robię. Już za późno i widziałam, co robi ludziom. Nie chcę umrzeć przykuta do szpitalnego łóżka. Mam dobrego lekarza w LA. Dam ci jego numer, gdy wrócę do domu. Nie rozumiesz. Tego nie można wyleczyć. Najlepiej nie za pomocą lekarza. Chcę żyć, ale nawet już nie wiem jak. Ja zabiłam kogoś. Robię sobie czasem krzywdę. Czy my kogoś zabiliśmy? Zabiliśmy. No tak, nawet dwie osoby? Zabiliśmy tą babkę, krową Mary. Czy my księdza zabiliśmy? Ja nie pamiętam. Ej, chyba tak czy nie? A, oddaliśmy go na Barnhouse Lane, czyli go nie zabiliśmy. Okej. Dobra, ja zabiłam kogoś. To było w samoobronie i ja... Proszę, przestań. Nie chcę wiedzieć. Ale... Mój prawnik zawsze mnie ostrzegał, by trzymać się od takich spraw z daleka. Bez obrazy, Angie. Rozumiem, zrobiłaś coś złego. Jak wszyscy, prawda? Ale niech cię diabli, jeśli będę ciągana po sądach jako świadek przez coś, co zrobiłaś. To mogłoby zrujnować moją karierę. Więc wiesz... Trzymaj gębę na kłódkę i nic nie będzie... Nic ci nie będzie, jestem pewna. Jezu, ja nie chcę z nią gadać, ona jest bredna jak cholera. To jest... Ona tylko na początku robiła dobre wrażenie. Teraz jej nie trawię. Ach, chcę żyć, ale nie wiem już nawet jak. Słyszę, jak zegar zagłady tyka mi nad głową i... To mnie doprowadza do szaleństwa. Powinnam zrobić listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią, jak niektórzy. By żyć, póki jeszcze mogę. By zrobić coś szalonego. Może skok na bungee? Albo pływać z jebanymi delfinami. Ale zamiast tego... Jestem tutaj. Nie potrafię zaakceptować tego, co nadchodzi. Desperacko próbuję oszukać śmierć. Ale nikt nie ma takiej władzy. A co dopiero ja. Hej! W zeszłym roku pływałam z delfinami na Bahamach. Co? A, wiedziałaś, że delfiny tak naprawdę się nie uśmiechają? Tak wyglądają, ale tego nie robią. Taki mają kształt twarzy. A... Nie, to jest bez sensu. Naprawdę, nie wiem co jej powiedzieć, bo ona mnie tak wkurwia, że to szok. Nie chodzi o delfiny, Jenny. Tak, dobrze wiedzieć. Słuchasz w ogóle, co ci chcę powiedzieć? O, ja bym w ogóle... Naprawdę, nie chodzi o delfiny, Jenny. To był tylko przykład. Dobra, dobra. Jezu, weź kurwa wyluzuj, co? Właśnie o tym mówię. Nie mogę się wyluzować, bo umieram do cholery. Wszyscy umieramy. Ale jeszcze żyjemy, prawda? Tak w ogóle, gdy delfiny umierają, wyobraź sobie... Nadal się uśmiechają. Mhm. To świetnie, Jenny. To świetnie. Nie mam za bardzo przyjaciół. To znaczy, mam znajomych z pracy, głównie tylko Tracy, bo pracując dla agencji dużo podróżuję, biorąc zmiany w szpitalach i domach opieki w całym kraju. Dobrze płacą, ale nie masz dość czasu, by nawiązać jakieś więzi. Praca tutaj jest inna. Zazwyczaj nie spędzam tyle czasu w jednym miejscu. Angie, po co mi to mówisz? Po prostu chyba potrzebuję przyjaciela. Prawdziwego. Ale nie sądzę, że to będziesz ty. Słucham? Jesteśmy w podobnym wieku. Obie ocaliłyśmy przed niebezpieczeństwem. To miałoby sens, gdybyśmy się zaprzyjaźniły. Ale naprawdę tego nie czuję.
Jesteś obrzydliwa, samolubna, różna, a ty wredna, kompletnie do zniesienia. Jesteś irytująca. Myślisz, że cały świat powinien lec u twych stóp, bo jesteś sławna. Ale zadnij co? Nigdy nie oglądałam żadnego z twoich kolejnych filmów i mam gdzieś twój status celebrytki. Chcesz swoje narkotyki i teraz próbujesz zabić to pragnienie alkoholem. To dla mnie dość oczywiste. Ale nie będę cię oceniać, tylko... Po prostu chciałabym, żebyś zeszła na chwilę do swojego tronu i traktowała mnie jak równą. Bo kurwa, naprawdę przydałoby mi się teraz przyjazna dusza. Tak. Masz rację. Cokolwiek to jest, nie działa. Myślisz, że mnie rozszyfrowałaś, ale gówno wiesz. I w porządku. Mam gdzieś to miejsce. Mam gdzieś ciebie i twojego zjebanego raka. O? Wiesz, nie zdziwiłoby mnie, gdybyś go wymyśliła, żeby zyskać trochę uwagi. Suko. Ty suko. Jak z pieprza. Naprawdę jej nie trawię. Na początku myślałem, że da się lubić, bo naprawdę na początku była w porządku. Ale teraz... Niech z pieprza. Co na Boga ci się stało? A, Jenny popchnęła mnie w kałużę. Jenny pushed me into a puddle. Tak, domyśliłem się, że to musi mieć coś z nią wspólnego. Ta młoda dama potrafi być miła i czarująca, jeśli chce. Ale zaczynam myśleć, że jest tylko źródłem kłopotów. Ona po prostu ma teraz trochę problemów. Myślałam, że mogę jej pomóc, ale się myliłam. Nic jej nie będzie. Takie jak ona zawsze spadają na cztery łapy. Ale kto pomoże tobie? Mnie? Posłuchaj. Może jestem stary, ale nie ślepy. Czas otworzyć ten wielki worek lęków. Nosisz go ze sobą od tygodni. Dobrze, powiem ci. W porządku. Powiem ci. W mojej klatce piersiowej rośnie okropny, wstrętny rak. Chce mnie zabić. Nie mogę zrobić nic, by go powstrzymać. Pewnie nawet nie powinno mnie tu być, ale przekonywałam się, że muszę wykonać tę ostatnią robotę. Myślałam, że to wystarczy na podróż, o której marzył mój zmarły mąż. Japonia. Zawsze wydała się taka... super. Ale teraz, gdy o tym myślę, to nie było nawet moje marzenie. Naprawdę chcę się tam udać? Czy desperacko próbuję uciec od ludzi mówiących, że im przykro i przed sposobem, w jaki na mnie patrzą? Uciec i udawać, że nadal jest okej i nic się nie stało. I tak, miałam męża. To wydawało się prawdziwe. To było prawdziwe. Ale mój mąż był chory. Oboje wiedzieliśmy, że mamy mało czasu i nieważne, jak bardzo czułam się kochana. Pogodziłam się z tym, że nie będziemy żyli długo i szczęśliwie. A jednak zaskoczyło mnie, jak szybko do tego doszło. Nagle byłam sama. Ale obiecałam Jamesowi, że będę silna i robiłam wszystko, by ze względu na okoliczności dotrzymać obietnicy. Wymyśliłam sobie, by codziennie się ubrać, zjeść, pójść do pracy, wiedząc, że z czasem ból stanie się łatwiejszy do zniesienia. Wtedy to się stało. Najpierw ten kaszel, potem ból w klatce piersiowej i krew na chusteczce. Nie mogłam uwierzyć, że to samo gówno przydarza się mi. Straciłam męża, ale nie byłam gotowa stracić życie. To znaczy, obiecałam mu, że będę żyć dalej. Ale zadzwonili do mnie i potwierdzili to, co już wiedziałam. Pamiętam,
spoglądali w dół na buty, gdy wspominali słowo rak. Ten cholerny rak. Czy to dlatego, że paliłam więcej, odkąd James zmarł? Ale niektórzy palą całe życie i nie chorują. Życie już tyle mi odebrało. Potem... To coś zdecydowało, że to jeszcze nie koniec i przyszło po to, co zostało. Co zrobiłam, że spotyka mnie taka kara? Dlaczego ja? To nie jest kurwa sprawiedliwe. Więc teraz wiem, jak to się skończy. Docieram donikąd. Moje całe życie było cholernie bezcelowe. Nic nie osiągnęłam i ci nieliczni ludzie, którzy mnie nie znali, wkrótce zapomną, że istniałam. A na dodatek chyba tracę rozum, bo widzę pewne rzeczy. Gadającego kota ze spalonego domu, różne światy, zdeformowane potwory. Ale to pewnie rak rozprzestrzenia mi się po mózgu, bo jestem pewna, że to wszystko jest w mojej głowie. George. Po prostu jestem zmęczona. Przerażona. A teraz jestem pokryta błotem i nawet nie mam czystych ubrań na zmianę. Ja... Dziękuję, George. Ja... Chyba musiałam to wszystko z siebie wyrzucić. A teraz potrzebujesz też filiżanki herbaty. Zrobię ci, ale najpierw... Znajdźmy ci coś do ubrania. Nie trzeba. To niedługo wyschną. Nie, nie. Powinnaś wziąć jeden z tych wiszących swetrów. Jest też para jeansów, które powinny ciebie pasować. Nie, nie mogę. Nalegam. To stare ubrania Sarah. Nie nosiła ich od lat. I tak są na nią za małe. Myślałem zabrać je do sklepu charytatywnego w Houston, ale nawet lepiej. To oszczędzi nam podróży do miasta. Tak? Oczywiście, śmiało. Bierz się, przebieraj. Ja nastawię czajnik. Cel ukończony. Przebierz się. Obrzydliwe swetry. Ale przynajmniej czyste i suche. Weź ubrania. Weźmy najpierw te spodnie. A potem sweter. Tylko... który? Który sweter weźmiesz? Lewy, kolorowe paski... Prawy świąteczny 89. Świąteczny. Mam nadzieję, że tej suki już nie będzie w domu. Przebierz się, tylko gdzie? Chyba się impreza skończyła. Suka zostawiła drzwi? Zostawiła drzwi. Już jej tu nie ma. Bardzo kurwa dobrze. Zapiszmy grę. I przebierzmy się. Gra zapisana. Znaczy przy raku nie powinno się palić, ale okej. Umywalka. Otwórz klapę. To jest z toalety. No, można. Nie robię siku już od 4 odcinków albo 5. Ale wody nie spuściłeś. Halo, i rączek nie umyłaś. Pójdź wodę. I rączki. No, rączki myjemy, halo. Łazienka była tu.
A, ja się tak normalnie mogę przebrać, okej. Okay. Może jakaś interakcja będzie, czy coś. Dołącz do George'a w kuchni, no i gitara. Nawet ładnie nam w tym outficie. Outficik świąteczny. No ale naprawdę, no, ciekawy. Ciekawy, ciekawy, ciekawy. Dobra, tej głupiej cipy już chyba nie ma. Pan Lis. To jest kurwa, pan Lis, jak przypuszczam. O, witaj. Mieliśmy do niego nic chyba nie mówić, prawda? Kurde, nie pamiętam. Chyba tak. Jezu, muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że mieliśmy nic do niego nie mówić. Ale nie jestem pewny. Szybko, mute. Przeszłeś długą drogę, bla bla bla, czekałem na ciebie. Czego ukrywać? Pan Lis, spójrz go. Będzie tak głodny, że zjadłby konia. Daj mu posiłek, ale nie odzywaj się do niego. No właśnie. Nic nie mów. Palony kot zabrał mi się odzywać do niego, chociażby słowem. Będę cicho, jakkolwiek dziwnie może się to wydawać. Ale teraz co do drugiej części zadania. Nakarmienia pana Lisa. Jakie jedzenie może lubić? Spójrz na. Jego maska jest tak realistyczna. Wygląda jak prawdziwy lis z ciałem mężczyzny. Boję się, że jak porozmawiamy, to będzie problem. Ja bym mu dał konia. On powiedział jak wół. Zjadłby konia z kopytami. Jak on dotarł tu tak szybko? Potrafi się teleportować, czy co? Robi się coraz dziwniej. Teraz za mną chodzi. Powiedział, że zjadłby konia. Bierz Richarda i spierdzielaj. To szaleństwo. Powinnam się cofnąć. Nie chcę w tym uczestniczyć. Powinniśmy się teraz udać po naszego koleżkę. Zawołać go, żeby wziął broń. Go strzelić. Ma naprawdę wilczy apetyt. Co ja robiłam? Biedny Richard. Bestia rozrywa go na kawałki. Idź za panem Lisem. Nie, nie możemy szybciej. Panie Lisie. Naprawdę był głodny. Hihihihi. Hihihihi. Lisek trosek. Obyśmy nie wpadli na George'a. Kto wie, co by zrobił, gdyby zobaczył tego zamaskowanego dziwaka. Panie Lisie. Idziemy, idziemy. Będzie George. Może to jest George? Dokąd on mnie prowadzi? Dobre pytanie. Dokąd on nas prowadzi? Nie wsiadamy.
Synchronizowałem? Zsynchronizowałem, dobra. Owieczki. Kirian. Nic nie mów, Kirian, ani słowa. Don't speak, Kirian. Not a single word. No, jak? Wyłączyłem, moi drodzy. Nie. Widzę, że coś było nie tak. Ale nie powiedziałem do niego, ja powiedziałem do Kiriana. Kliknąłem Alt F4, jest po prostu z paniki. Okej, powrót. Moi drodzy, ja się troszeczkę pogubiłem, bo już chciałem odcinek skończyć, a dopiero przy montażu zobaczyłem, że mam 36 minut dopiero, więc jeszcze 10 minut. Więc powtóreczka oczywiście. No teraz się nie będziemy odzywać, w ogóle nic. Trudno, Kirian zginie, to zginie. My mieliśmy z nim dobre stosunki. Cześć, Kirian. Umrzemy. Nic nie mów, Kirian, ani słowa, umrzemy. Nic nie mów. Możemy położyć palec na ustach. To go na długo nie załatwi. Muszę powstrzymać tego idiotę, zanim otworzy usta. Kopnikom jaja. Kurde, mogłem to zobaczyć. No ale dobra, nic nie powiedział. Jest okej. Okay. Myślałem, że nie możemy się w ogóle odzywać do Lisa, a nie do, tak w eter, nie? Tylko do Lisa się nie możemy odzywać. Ale jednak to też tyczy się osób postronnych. W ogóle nie możemy użyć swojego głosu. Bo wyciągnie kosę i nas zakosi. Badaj. Łopata. Świetnie, bo pamiętam, że kot mówił coś o kopaniu w pewnym momencie zadania. Weź. To to nowy przedmiot. Mamy sejwik. Zapalmy oczywiście. Chociaż ja już nie palę. Długo, długo. 4 tygodnie? Chyba tak. Możecie być ze mnie dumni. Nie palę. I trzymam się. Na razie się trzymam. Idziemy. Palenie jest do dupy. Powiedziała osoba, która paliła 18 lat? 16 lat? 16. Jezu, ile ja paliłem? Dobrze liczę? No, 16 lat. 16 lat paliłem. Zbadaj. To musi być miejsce, o którym mówił kot. Pan Lis cały czas tu wskazuje. No dobra, możemy gdzieś indziej kopać jeszcze? Mogę uciec? Czekamy! Ej, no korci. Idziemy zobaczyć, czy Kirian tam jest. Bo jestem ciekaw, czy możemy się całkowicie cofnąć. Nie, nie możemy się cofnąć niestety całkowicie, tylko możemy do pewnego momentu. No trudno. No trudno. Widzę, że bez tego się nie obejdzie. Widocznie gra nas puściła tylko i wyłącznie dlatego, jakbyśmy wspomnieli o łopacie. Jakbyście, wiecie, przeszli tak po prostu i... No dobra, nie ma łopaty, to trudno, to się wróć po tą łopatę. Wybij się z imersji. Ale dobra, no możemy tutaj iść, tu możemy kopać, nic więcej zrobić nie możemy. Nic, kop. Użyć łopaty, by kopać w tym miejscu? Nie. Dobra, to nic nie zadziała. Kopiemy. Co to? Co to jest? Zbadaj. To jest w środku. Wygląda na głęboką, ale przez tą czerwoną mgłę nic nie widzę. Cóż, chyba jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Jump in! Kocz. Turu.
Dobra, bo imersję psuję, przepraszam. Leki, są wszędzie. Leci jakiś stary film, ale coś jest nie tak z dźwiękiem. Jest spowolniony, to znacznie. Zbadaj. Duża zakurzona szafa. Popnij. No, jednak. Mogę dalej pchać. Nic tam nie ma. To blokuje drzwi do łazienki. Skąd wiesz, co są drzwi do łazienki? Aha, jednak coś jest. Tak myślałem. Badaj. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że ktoś zastawił to dla mnie celowo. Otwórz. Czyli mamy kodzisko. Więc tak, brimstone, rąsia i widły do góry nogami. Brimstone... Co tam było? Brimstone, rąsia i widły, a, no tak. Wziąć klucz do apartamentu numer 6? Tak, weź, weź, to jest priorytet dla nas, idziemy dalej. Jest w jakimś apartamencie. Nie wiem, czy to nie jest nasz dom przypadkiem. Nie mogę tam wejść. Drzwi są zabite deskami. A ja jak zwykle nie mam siekiery. To nie zadziała. Mamy szejwika. Kurde, nie wiem ile jeszcze gry zostało. A odcinka jeszcze dzisiaj nie mam nagranego. To końca nie mam zrenderowanego. No trudno, dzisiaj znowu będzie odcinek pewnie o 20. Bywa. Nie mam problemy z nagrywaniem, ale tylko dlatego, że non-stop jeżdżę po szpitalach. Przepraszam was za to, naprawdę, no, nie mam czasu na to. A jeszcze w firmie mamy projekt, który muszę dokończyć do wtorku. A jest wtorek, czyli mam niecały tydzień w sumie. Do wtorku, do piątku muszę dokończyć. O kurwa, mam 3 dni na to, o Jezu! Dobra, zaraz się biorę do roboty. Dziwnie, dziwne. Patrząc na tego chłopca na obrazie, czuję się jednocześnie smutna i wesoła. Ładnie pachnie. To chyba drzewo sandałowe. Derta prochów blokuje drzwi. A nawet gdyby tak nie było, jak nic brakuje klamki. No dobra. Dziwna kobieta. Taką twarzą ciężko jej będzie znaleźć chłopaka. Nieważne jak długie ma rzęsy. Uf. No i co, moi tam zamacha rzęsami, będzie git. Włącz lampę, wyjmij żarówkę. To na razie nie ruszam. Wiem, po co tu jesteś. Też pudełko, prawda? Mam szukać pudełko? Tak? Nie, nie wiem o czym ty mówisz. Mam szukać skarbu. To pudełko to chyba to. Na pewno. W końcu... Nie ma tu nic innego wartego szukania. Będzie tylko pełno cierpienia. Powiedz mi więcej o tym pudełku. Kim jesteś? Czemu nie chcesz tego pudełka dla siebie? Kim jesteś? Posłuchaj. Zawsze, gdy próbuję sobie przypomnieć swoje imię, zaczyna mi pękać głowa. Dosłownie jakby mój mózg wbijano setki małych noży. Więc bez urazy, ale pominę część, tę część, dobrze? To i tak nie jest ważne. Jestem tylko kolejnym duchem mieszkającym na Barnhouse Lane. Czekającym na coś. Myślę, że to się wydarzy lada moment. Ach. Nie, ona jest martwa. Jesteś chora jak ja, prawda? Na Barnhouse Lane każdy jest chory. Jeszcze tego nie zauważyłaś? Wszyscy inaczej sobie z tym radzimy. Niektórzy poddają się od razu. Wykładają broń do głowy i pociągają za spust. Łykają truciznę. Cokolwiek, byle tylko uciec od okropieństw, które na nich tu czekają. Są też i słabi. Próbują walczyć, ale jak mogą wygrać przeciwko własnym umysłom? Więc zamienili się w żałosne cienie dawnych siebie i krążą po ciemnych ulicach tego miejsca jak zombie.
jesteśmy my. Jesteśmy dostatecznie silne, by dojść do końca. Ale jakim kosztem? Powiedz mi więcej o tym pudełku. Cóż, jest czarne, a to przy okazji mój ulubiony kolor. I jest drewniane, mniej więcej takiej wielkości. Ale to nie z samego pudełka chcesz, a tego, co jest w środku. A co tam jest? O, nie będę ci spoilerować. Sama zobaczysz, gdy je znajdziesz. To znaczy, jeśli je znajdziesz, bo to nie będzie łatwe. Czemu nie chcesz tego pudełka dla siebie? Bo... wiem, co jest w środku. I... to nie jest dla mnie. A raczej... wiem, że będzie mnie kusiło, by tego użyć, bo nie chcę umierać. Ale... to by... zrobiło ze mnie kogoś, kim nie chcę być. Więc podziękuję. Ale możesz to wziąć. W porządku. Nie będę oceniać. Przestań owijać bawełnę i powiedz, co jest w środku. Już. Nie zaczynaj, proszę, z tym kocim wudu. Tak długo byłam wśród kotów, że jestem na to utworniona. Ale skoro naprawdę chcesz wiedzieć, powiem ci coś więcej. Chcesz spoilerów? Dam ci je. Żaden problem. Ale zrobię to tylko wtedy, gdy zagrasz ze mną w grę i dobrze odpowiesz na pytanie. Zainteresowana? Tak. Świetnie. To wymaga magii, więc słuchaj uważnie. Wyobrażam sobie teraz przedmiot. Warzywo. Widzę je w mojej głowie jasno i klarownie. Wyślę teraz obraz do twojego umysłu. Podzielę się nim z tobą, telepatycznie. Skup się bardzo mocno i też je zobacz. A teraz powiedz mi, o jakim warzywie myślę? Pomidor. Od marchewka. Ale to nawet nie jest warzywo. O, racja. Przepraszam. W ogóle się nie skupiłaś, co? Cóż, obawiam się, że przegrałaś. Nie dostaniesz dziś ode mnie żadnych spoilerów. Kurwa, zjebałem to. O, dobra, moi drodzy, ja to zrobię cięcie. I w razie czego, no mam nadzieję, że się nie zapisało. Bo ja chciałem powiedzieć marchewka, a powiedziałem pomidor. Nie wiem czemu, jestem pojebany. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!